Dzień dobry, dziś opowiem o cięciu maliny jesiennej odmiany Polana. Zapraszam do oglądania odcinka. A Polana jest odmianą dość intensywnie rosnącą, silną, odporną na szkodniki i choroby. Malina ta ma obfity zbiór, owocuje bardzo obficie jesienią od połowy września aż do przymrozków. Ważne w uprawie malin jest odpowiednie cięcie. Ta odmiana Polana jest odmianą jesienną, więc prawidłowo powinniśmy ją przyciąć późną jesienią po zakończonym owocowaniu. Jeśli tego nie zrobiliśmy, bo nie sprzyjała na przykład pogoda, robimy to zimą lub przed rozpoczęciem wegetacji, bardzo wczesnym przedwiośniem. Pędy przycinam na wysokości około 6-7 cm nad ziemią. Silne przycinanie pobudza do tworzenia dużej ilości nowych odrostów od korzeni, które już zakwitną i zaowocują w tym roku. Usuwam suche pędy, również liście, które mogą być źródłem patogenów. Maliny prowadzę przy sznurku. Są to maliny wzniesione, wysokie, dorastające do około 160 cm, a zawdzięczają to bogatemu podłożu składniki pokarmowe, jak i dostęp wody jest dobry i dużo słońca. Po oczyszczeniu zaraz można zobaczyć, pokażę, jak wyglądają nowe zaczątki pąków. I tu wychodzą już od korzeni i na gotowo już jest poobcinane. Główny zbiór jest jesienny. Zależy to od typu cięcia. Jeżeli przytniemy do połowy pędu ubiegłorocznego, otrzymamy kwitnienie i owocowanie na początku lipca, tak powie lata, natomiast będzie ono bardzo skromne. Lepiej mieć zbiór jeden, ale bardzo obfity. Oczywiście zostawiam jakiś jeden krzak lub dwa krzaczki, takie gdzie tnę do połowy, tak żeby mieć kilka malin do letnich deserów. Jeżeli macie podmokłe podłoże, a inne odmiany malin nie za bardzo się sprawdzały, spróbujcie z polaną. Mam u siebie naprawdę kilkanaście lat i jest bardzo odporna na choroby i szkodniki i toleruje bardziej podmokłe podłoże od innych odmian. Malina ta wędruje po moim ogrodzie, szuka dla siebie najlepszego miejsca i zauważyłam, że tam, gdzie zaczyna się cień od drzew, ta malina ucieka w miejsce, gdzie jest słońce. Jeśli podobał się Wam filmik i chcecie być na bieżąco z innymi moimi poradami, zapraszam do subskrybowania mojego kanału.